Nie tylko strategiczne drogi są problemem. Od kilku tygodni trzy firmy działające przy ulicy Północnej w Suwałkach upominają się o budowę drogi noszącej znamiona cywilizacji. Teraz do przedsiębiorstw wjedzie coś, co drogą było kiedyś, a dzisiaj jest tylko wspomnieniem. Odcinkiem tym do pracy dojeżdżają osoby zatrudnione u producenta okien, w tartaku i w firmie drukarskiej, ale też korzystają z niego klienci i duże ciężarówki. Droga, co dokumentują te zdjęcia, jest w tragicznym stanie, a opublikowane pismo kierowane przez przedsiębiorców do prezydenta Suwałk zawiera żądanie takiego poprawienia drogi, które trwale uczyni ją zdatną do normalnego użytkowania. Coraz mocniej szturchany prezydent Suwałk tydzień po otrzymaniu wniosku trójki przedsiębiorców zapowiedział, że spotka się z nimi w miniony wtorek. Mam przygotowaną konkretną propozycję, którą zaprezentuję właścicielom firm. Poinformował w opublikowanym komunikacie Czesław Rękiewicz i dodał, że suwalscy przedsiębiorcy wiedzą, że mogą liczyć na nasze wsparcie w zakresie poprawy infrastruktury, również i tej drogowej. I zaproponował: Zarząd Dróg i Zieleni obliczył, że remont 670 metrów drogi to koszt 1 800 000 zł. W budżecie takiej inwestycji nie ma, ale jeśli przedsiębiorcy zgodzą się partycypować w wydatkach, to miasto się dołoży, bo, jak zadeklarował Czesław Rękiewicz, łatwiej mu będzie do tej inicjatywy przekonać radnych. Propozycja obejmuje naprawę 270 metrów dojazdu, a pozostałe 400 może być utwardzone destruktem. Tak lub nie, odpowiedzą przedsiębiorcy w przyszłym tygodniu. Budowa tej części ulicy Północnej obarczona jest jeszcze jednym problemem, o którym do wtorku nikt nie wspomniał głośno. Spodziewana inwestycja w postaci Rail Baltiki zmieni układ drogowy okolic ulicy Północnej. Potencjalny, teraz wybudowany asfaltowy dywanik po rozpoczęciu inwestycji kolejowej musiałby zostać rozebrany.